Witajcie drodzy kochani. Dzisiaj chciałbym powiedzieć kilka słów na temat orzechów. Zacznę od orzecha kokosowego. Orzech kokosowy jest to orzech, z którego uzyskuje się wiele produktów. Tak zwane mleko kokosowe, masło kokosowe do smażenia. Można z niego wyrabiać kremy polepszające jakość cery. Można wyrabiać szampony, które są z kokosa. Jak również sam kokos jest bardzo zdrowy, wzmacnia naszą korę mózgową, wzmacnia nasz mózg, nasze procesy myślowe, no to właśnie jest działanie kokosa. Ja bym chciał dodać, że również bardzo dobrym orzechem jest orzech włoski. Orzech włoski również spożywany w małych ilościach, czyli po prostu garść orzechów włoskich na dzień, spowoduje lepsze prace membrany sercowej, lepsze polepszenie się pracy serca, jak również polepszenie się naszych funkcji naszego mózgu. To właśnie jest orzech włoski. Co tu dodać? Chciałbym jeszcze powiedzieć orzech laskowy i migdały. A więc orzech laskowy również jest bardzo dobry w małych ilościach, jak również garść na dzień można go spożywać. Chciałbym powiedzieć, iż orzech laskowy nie można z nim przesadzać, nie można go zjadać w dużych ilościach, ponieważ może nam zaszkodzić. Może nam spowodować niestrawność, procesy niestrawności w żołądku. Także nie polecam zjadanie orzechów laskowych w dużych ilościach, jak również migdały. Migdały tutaj w Hiszpanii, w Grenadzie były już od wielu wieków stosowane przez miejscową ludność. Wyrabiano tak zwany chlebek migdałowy. Chlebek migdałowy się wyrabia ze zmielonych migdałów, zmieszanych razem ze suszonymi figami. I robiło się taką masę i tą masę się formowało w takie specjalne okrągłe chlebki właśnie migdałowe, które potem na zimę były jakby rezerwą energetyczną dla miejscowej ludności tutaj w tych miastach, gdzie mieszkam. To jest właśnie taka recepta, czyli przepis miejscowy na zrobienie chlebka migdałowego zmieszanego z figami. Dodam, że te migdały z figami są bardzo zdrowe i posiadają dużo energii, jak również dużo aminokwasu, witamin i tak dalej, witaminy C. Chciałbym też powiedzieć o makadamii. Makadamia też jest orzechem pochodzącym z Australii. Jest to bardzo zdrowy owoc, jest to bardzo zdrowy orzech. Jak najbardziej go polecam, tak samo jak migdały. Migdały również są bardzo zdrowe. Na wszelkiego rodzaju przeziębienia można latem robić tak zwane mleko migdałowe, które będzie działało wykładzająco na nasz organizm. Czyli zmielone migdały z wodą, odpowiednio można dodać miodu, czy ewentualnie można dodać soli, to już jak kto woli, i po prostu pić takie mleko migdałowe. Ja dodam, że w przypadku robienia mleka migdałowego ze solą jest niezbędne dodanie jednego ząbka czosnku, jak również łyżkę taką od zupy octu jabłkowego, ale to wszystko musi być zmiksowane, przesadzone i wówczas mamy taki napój migdałowy, który jest o właściwościach wychładzających. Jak również napój migdałowy słodki, który może być z miodem albo z cukrem, również może on działa wychładzająco na nasz organizm. Czego bym nie polecał, drodzy kochani, to są orzeszki ziemne. Orzeszki ziemne, one źle oddziaływują na nasz organizm, specjalnie na nasze jelita. Także wszelkiego rodzaju rządy w różnych krajach europejskich, jak również w Ameryce, serwują bardzo obficie orzeszki ziemne, ponieważ one są bardzo, bardzo niezdrowe. Można je zauważyć w sklepach w formie takich past, które są do chleba, jak również możecie kupić w dużych takich paczkach. One są serwowane w barach tutaj w Hiszpanii. Dodam, że te orzeszki są bardzo niezdrowe, szczególnie zawierają pewne substancje, które nie są dobre dla naszego organizmu. Także nie polecam orzeszków ziemnych. Już każdy z Was zadecyduje, które orzeszki sobie wybierze. To jest tylko taka informacja dla Was, żebyście wiedzieli, z jakich orzechów możecie korzystać i które są tak naprawdę zdrowe i dobre dla Waszego zdrowia i dobrego samopoczucia. Jeszcze raz zachęcam Was do zakupu naszego aronitu na linku pod YouTube. Dziękuję Państwu za uwagę, pozdrawiam serdecznie i do widzenia.